Czy Arabia Saudyjska to niebezpieczna destynacja na wakacje? Od 2019 roku kraj ten otwiera się na zachodnich turystów, oferując coraz to więcej atrakcji oraz wydaje wizy turystyczne, dzięki którym można tutaj przebywać jednorazowo aż 90 dni. Kraj ogromny, kontrowersyjny i póki co mało zeksplorowany. Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie z kolejnego kraju i tym razem, słuchajcie, będzie to Arabia Saudyjska. Kraj, który w zasadzie dopiero kilka lat temu otwarł się całkowicie na turystykę. Ja jestem już na miejscu w Al Dammam i za chwilkę wam powiem całą procedurę, jak tutaj się dostać. Oczywiście standardowo na lotnisku trzeba było wymienić troszeczkę ichniejszej waluty. Jeden rial to jest jakiś złoty 20. Walutę na początku na lotnisku wymieniłem 100 euro i za to jest jakieś 390 riali. Druga rzecz, którą oczywiście trzeba ogarnąć, to karta SIM. No bez internetu w dzisiejszych czasach poruszać się oczywiście kiepsko. Tym bardziej w tak ogromnym kraju. Mapa, jakiekolwiek połączenie z rodziną. Na lotnisku macie od razu kilka stanowisk, w których możecie wybrać najlepszą dla siebie ofertę. Ja tutaj wziąłem 20 giga i za to zapłaciłem 81 riali, czyli coś koło 100 zł. Przez miesiąc taka karta ważna. Wylądowałem na lotnisku w miejscowości Al Dammam. Lotnisko jest oddalone od miasta jakieś 30 km. No i wiadomo, na polskie warunki jest to 20 minut jazdy, tutaj około godziny. Ogromne korki. No i macie tutaj kilka możliwości. Oczywiście dojechać taksówką, około 100-120 riali. Ale co jest też świetną alternatywą, macie busy, które jeżdżą co 15-20 minut bezpośrednio spod samego lotniska do samego centrum tutaj miasta. 3,45 riala, czyli coś koło 4 zł. Autobusy całkiem wygodne w klimatyzacji. Na bus lotniskowy zatrzymuję się właśnie dokładnie przy samej galerii. Ogólnie to wam powiem, że jestem bardzo mile zaskoczony przynajmniej na razie samą pogodą. Jestem w bluzie, jest jakieś 18-20 stopni i chłodny wiatr. Jak na kraje arabskie, pomimo tego, że jest to marzec, jest naprawdę bardzo przyjemnie, nie ma ogromnego ciepła. Oczywiście po takiej długiej podróży troszkę zgłodniałem, więc zatrzymaliśmy się w takiej knajpce. W Dammam jest mnóstwo tutaj takich lokalnych knajpek. Macie oczywiście kunafę, szałarmę, czy coś na wzór biryani, ryż z kurczakiem. Długa droga, trzeba coś zjeść, zobaczymy. Tu macie takie miejsca do siedzenia, na to się po prostu siada i tak rodzinnie można tutaj wtedy szerować się, dzielić jedzeniem. Za cały posiłek, który zamówiłem, wyszło tutaj 26 riali saudyjskich. Rial saudyjski jeden to jest jakieś złoty 20, no i tak. Zamówiłem chicken shawarmę i kunafę standardowo. Na początku podaje nam jeszcze jakiś starter. Taka dziwna zupa. Żółte, troszkę z kurkumą, ryżu, no i jakieś mięsko tutaj pływa, ale smaczne. Jak za darmo to się bierze. Zamówiąc shawarmę, chyba każdy spodziewał się kompletnie czegoś innego. Myśleliśmy, że będzie to bardziej podobne po prostu do naszej tortilli. Tutaj zostały przyniesione po prostu zwykłe placki i do tego talerz. No, kawałkami kurczaka w sosie pomidorowym, całość skrapia się cytrynką. Je się to po prostu tym plackiem. Wybiera się ponoć ostre. Próbujemy. Pierwsze dwie minuty jedzenie tym chlebem jest zabawne. Potem jest do zniesienia, ale potem zaczyna tak wkurzać. Dlatego przyszedłem się po prostu po łyżki, żeby można było w normalny sposób to jeść. Ale nie byłbym sobą, jakbym na deserce nie zamówił kunafy, moi drodzy. Wszystkie kraje arabskie charakteryzują się tym, że mają właśnie to ciasto z tym serem tyle razy pokazywane. Aczkolwiek, kurczę, tutaj chyba nie ser, tylko wydaje mi się, że jednak tutaj jest śmietana bardziej, krem. Mam problem, żeby zlokalizować hotel, w którym się zatrzymałem. Wszyscy się zlecieli i są bardzo pomocni. Każdy zna angielski. I chcę mi tutaj pokazać, gdzie ten hotel jest, po Google Mapsie oraz dzwonili. No i teraz pan mnie prowadzi tam. Ciężko, ponieważ te hotele w ogóle nie są jakoś oznaczone, nie ma żadnych znaków. To the car. Hej. Hej. Pan zaprasza mnie do auta, żebym z nim pojechał, wsiądziemy. Faktycznie, czytałem w internecie dużo różnych sprzecznych informacji a propos Arabii Saudyjskiej, żeby uważać, że jest niebezpiecznie, że na wiele rzeczy można się tutaj natknąć. Ja na razie na początku widzę to, że ludzie są tutaj uśmiechnięci i bardzo pomocni. No zobaczymy dalej. Czyli w ogóle się okazuje, że hotel chyba jest po prostu z drugiej strony ulicy, więc przejechaliśmy dookoła. Thank you. Take my number if you want anything. Thank you so much. Here in Dammam, maybe Bahrain, no problem. Jestem przed hotelem, chciałem panu zapłacić za podwózkę, no bo jednak jeździł tutaj ze mną, szukał, popatrzył się na mnie, jakby się obraził, nic pieniążków nie przyjął. Jestem w środku i pokażę wam, jak to wygląda. Pokój numer 215. Bardzo duże łóżko, jest telewizor, no i jest łazienka. Jest klimatyzacja, najważniejsze. Łazienka typowo arabska w tych klimatach, czyli prysznic leje się na kibel. Kiedyś słyszałem taką anegdotkę, że to jest duża zaleta, bo można się wysać i przy okazji umyć. Rzecz, która dostrzegam dopiero teraz, wszystko tutaj kapie i wszystko w łazience jest pod wodą. Dodatkowo w pokoju nawet nie ma ręcznika. Wszystkie moje wyprawy, dokładnie też jak Tom, dokumentuję w formie vlogów, ale
od dłuższego czasu bije się z myślą o założeniu strony internetowej, żebyście mogli też wszystko to sobie na spokojnie przeczytać. Chcielibyście taką stronę w moim wydaniu? Niestety, pewnie zresztą tak większość, nie mam zielonego pojęcia, jak pisać strony www. Na całe szczęście na rynku powstają różne aplikacje, ułatwiające tworzenie takich stron, w których naszą witrynę możemy zbudować dosłownie jak z klocków Lego, krok po kroku. I takim oprogramowaniem online jest Odoo, w którym znajdziecie mnóstwo aplikacji i w dodatku jest to darmowy kreator. Bez żadnych umiejętności programowania można w kilku prostych krokach stworzyć swoją stronę. Zobaczcie. Jeśli chcemy stworzyć zwykłą stronę bądź blog ze sklepem, klikamy tutaj Start for Free. Wybieramy tutaj website i przechodzimy dalej. Witamy w Odoo. Gotowy do zbudowania perfekcyjnej strony w 4 krokach. No to zróbmy to. No to tak, I want a blog, ponieważ chcę stworzyć bloga, w którym będę opisywał wszystko. Jako temat przewodni, no to tutaj Travel Agency. No i jestem zainteresowany. Inform Customers, no ponieważ chcę informować wszystkich swoich widzów. Następnie wybieramy kolor strony, który nam najbardziej odpowiada. No, zielony z niebieskim będzie ok. Teraz pokazało nam się okno zakładek, które chcemy dodać do naszej strony. Na pewno aktualności. Tutaj będę robił wpisy z podróży o nas. Wiadomo, podstawowe informacje, ale można dodać również takie rzeczy jak forum, czat z użytkownikami na żywo, bardzo fajnie, żeby razem ze sobą pisać, lub sklep chociażby nawet do sprzedaży podkoszulków. No to tak, jednym przyciskiem budujemy całą stronę. Zbuduj. Teraz musimy tylko wybrać szablon, który nam najbardziej się podoba i nas interesuje. Mi chyba najbardziej podoba się ten po lewej. W takim razie wybieram. No i kilkanaście sekund i strona się buduje. No i zobaczcie, teraz mam już prawie gotową stronę internetową. U góry są wszystkie kategorie, które sobie wybraliśmy. Teraz pozostaje nam w zasadzie tylko dopracowanie tekstów, socjalek, informacji oraz zdjęć, które możemy w banalny sposób tutaj załadować. Przechodzimy na dół. Zobaczcie, klikamy dwa razy w panel i możemy go edytować. Wybieram tutaj fotki, które mnie interesują z galerii. Klikamy dwa razy na tytuł i możemy napisać nowy. Przygoda ze słoniami, Malta oraz Gepard McGregor. Kreator jest naprawdę bardzo łatwy i intuicyjny, jak tylko macie jakiekolwiek pojęcie, jak poruszać się po takich narzędziach. Chociażby jak Word, no to jest to bardzo podobne. Na przykład tutaj w sektorze Blogs możecie dodawać kolejne elementy naszej strony, które nas interesują, albo kolejne artykuły. Po prostu łapiemy i przeciągamy kafelek i upuszczamy gdzieś tutaj i wszystko całkowicie samo się tworzy. Widzicie tekst oraz dodatkowe zdjęcie. Standardowo oczywiście klikamy dwa razy i możemy dodawać zdjęcia albo edytować tekst. Szczerze to bardziej wygląda jak dobra zabawa niż żmudna praca i dostarcza dużo satysfakcji przy tworzeniu. Przy jednej aplikacji dodatkowo dostajecie hosting i pomoc techniczną za darmo i za free zarejestrujecie domenę przez Odoo przez pierwszy rok. Jest to banalnie proste narzędzie. Zostawiam Wam oczywiście link w opisie i zachęcam do budowania własnych stron. Ja też się w końcu zmobilizowałem. Na pierwszy rzut oka to powiem czyściutko, mega. Jakby w ogóle totalnie inny kraj arabski. Zazwyczaj w tych krajach no jest, nie ma co ukrywać, jest syf i burlactwo. Jest mniej więcej koło godziny 11 wieczorem. Możecie popatrzeć na trawnikach tutaj za mną. Mnóstwo rodzin z dziećmi. No teraz oczywiście we wszystkich krajach arabskich wychodzą, bo za dnia jest za gorąco. Postaram się teraz bardzo na szybko przybliżyć Wam parę podstawowych informacji, jak się tutaj znalazłem i dlaczego tutaj przyjechałem. I będę szedł do spania, ponieważ jutro o 7 rano transport do Bahrajnu na zawody Formuły 1. Całkiem niedawno na mapie pojawia się zupełnie nowa trasa połączeń do Arabii Saudyjskiej. Zazwyczaj połączenia do tego kraju były drogie, około 2-3 tysięcy złotych. W tym momencie zaczął latać Wizz Air bezpośrednio z Wiednia. No i takie połączenie Wiedeń-Addamam, by nie w obie strony, to wyszło niecałe 50 euro, czyli no, około 300 zł. Z Krakowa do Wiednia dostałem się za stóweczkę, więc wszystko to wyszło taniutko. Żeby dostać się do Arabii Saudyjskiej, musicie posiadać trzy rzeczy. Paszport ważny, jeszcze minimum 6 miesięcy. Wizę, którą możecie wyrobić sobie online. I wyrobienie wizy zajmuje tam dosłownie 5 minut. Po 5 minutach dostajecie wizę bezpośrednio na maila, robicie płatność online. Wychodzi koło no 700 zł ta wiza, jest naprawdę cholernie droga. Ale trzecia rzecz, którą musicie posiadać, to jest ubezpieczenie. Ubezpieczenie może być tylko z jakiejś firmy właśnie saudyjskiej, ale jak opłaca się tą wizę, to od razu ona zawiera właśnie ubezpieczenie. Mimo tego, że jestem przy dość ruchliwej drodze, brakuje tutaj jednej rzeczy znanej z krajów arabskich. Nikt tu nie trąbi. Nie ma aut z strasznie głośną muzyką ze środka. W internecie oczywiście naczytałem się straszną ilość głupot. Informacji na temat tego kraju, jak to ciężko jest się tutaj dostać, jak to tutaj jest źle, jaki brak cywilizacji i w ogóle. Jedno jest pewne, jest to kraj bardzo mocno muzułmański. Jest tutaj całkowity zakaz posiadania narkotyków. Nie mówię już spożywania, ale o posiadaniu nawet alkoholu. Nie wolno posiadać alkoholu, jakichkolwiek znaków religijnych, Biblia czy krzyżyki. Oczywiście Arabia Saudyjska otworzyła się w 2019 roku i bardzo im zależy na ruchu turystycznym. Doskonale zdają sobie sprawę, że ropy
mają coraz mniej. No bo jednak cała gospodarka jest tutaj mocno zasilana petrodolarami, jednak powoli ich zasoby się wysuszają. Rząd Saudów postanowił w takim razie brnąć w gospodarkę turystyczną. Czy dobrze zrobili, wypuszczając wizy prawie po 200 dolarów? No trochę jednak to kosztuje. Nie ma co ukrywać, że na miejscu też jest drogo, ale o tym wam opowiem. Będę tutaj prawie 2 tygodnie na Półwyspie Arabskim, także troszkę odcinków powstanie. Mówiąc o tym, że Arabia Saudyjska jest mocno konserwatywnym krajem, mówię oczywiście o przekonaniach tutaj muzułmańskich. No oczywiście muszę chodzić w długich spodniach, natomiast kobiety już coraz mniej. Ja tutaj oczywiście z opinią się wstrzymam, no bo tyle co przyjechałem, chcę trochę czasu tutaj spędzić, żeby móc zobaczyć, jak faktycznie to wygląda, ale turystki będzie mile widziane, jeżeli będą nakrywały w jakiś sposób głowę i ramiona. Przed przyjazdem czytałem różne informacje, że nie wolno odzywać się do saudyjskich kobiet, jak i nawet na nie patrzeć. Z tym, że już parę razy była sytuacja, że one same machają, mówią hi, hello, how are you? No sprzeczne to. W zasadzie jeszcze parę lat temu był to jeden z najbardziej kontrowersyjnych i zamkniętych krajów świata, zaraz po Korei Północnej. Wszystko ponoć bardzo się zmieniło. Arabia Saudyjska przeszła radykalne zmiany. Natomiast no, wiecie, niejednokrotnie słyszeliśmy o prawach kobiet, jakie tutaj występują, jak i również jest to kraj z największą ilością kar śmierci wymierzanych publicznie. O ile dobrze pamiętam, w zeszłym roku zostało stracone 187 osób. Prawa kobiet ponoć pozmieniały się do tego stopnia, że mogą one pracować na zasadach identycznych jak mężczyźni, jak i również nawet prowadzić auta. Jak oczywiście to wszystko wygląda, mam zamiar się przekonać. Ja wracam do hotelu do spania. Najbliższe 2 tygodnie Półwysep Arabski. Ja się mega cieszę, wiecie co, przede wszystkim z pogody. Te 20 stopni to i takie przyjemne. Nie jest wilgotno, a za dnia będzie pewnie ze 3 dychy. Mam nadzieję, że znajdę jakieś miejsce do kąpieli chociaż. Wszedłem jeszcze sobie na chwilkę do sklepu kupić do pokoju różnego rodzaju napoje i wam pokażę coś, co uwielbiam w tych krajach. Coś takiego, z takimi ziarenkami, ananasowe. Druga rzecz, która ze mną mega chodziła, a w Emiratach zawsze ją piłem. Mleko o smaku mango, to jest po arabsku mleko mango. Jakie to jest pyszne, to jest jakby shake o smaku mango. Mango zmiksowane z mlekiem. Tak jak pijecie w krajach azjatyckich, jak wam miksują po prostu świeże owoce z mlekiem, tutaj takie sprzedają w lodóweczkach. 3 riale, 4 złote. A smak, powiem wam, rewela. Mega. 2 tygodnie. Później nagrywam ten odcinek niż ta pierwsza część. 2 tygodnie spędziłem w Arabii Saudyjskiej i teraz mogę wam o wiele więcej powiedzieć o tym kraju. Przede wszystkim kraj pustynny i bardzo, ale to bardzo gorący. Obecnie jest marzec i mówi się, że od grudnia do marca jest tutaj zima. Natomiast ta zima jest taka... No zimno tutaj w ogóle nie jest. Ja szczerze mówiąc idę teraz, godzina 11. Leje się ze mnie, 1,5 litra zimnej wody przed chwilą wypiłem, po prostu jednym duszkiem. Dalej jestem spragniony i zagotowywuje mnie tutaj. Być może dlatego lokalni za dnia w ogóle nie wychodzą na ulicę. Słuchajcie, promenada, która wieczorami tętni życiem. Na tych polach zieleni tu nie idzie w ogóle znaleźć nawet miejsca, żeby usiąść wieczorem. Koce, rodziny, dzieci latają na rowerkach, ludzie sobie tutaj jedzą. Natomiast teraz żywej duszy. Temperatura obecnie jest taka w granicy 30-32 stopnie, no i dość duża wilgotność. Ale powiem wam, że pojeździłem jeszcze po Kuwejcie, Bahrajnie i na przykład tak, jedziecie do Bahrajnu, no i ta pogoda faktycznie inna. A ten Bahrajn oddalony 40 km zaledwie. Natomiast jeżeli chcielibyście w drugą stronę, do Kuwejtu, spędziłem tam 3 dni i w zasadzie też to jest bardzo blisko, bo z tego miejsca jest to 400 km zaledwie. Natomiast tam 17 stopni, deszcz i burze, więc tam cały czas chodziłem w bluzie, bo było zimno. W zasadzie im bardziej przemieszczałem się na południe Arabii Saudyjskiej, było coraz goręcej. No i mówi się, że na pustyni powinny być duże różnice w nocy. Spędziłem też jedną noc na pustyni i wcale zimniej nie było. Więc raczej nie myślcie o tym, żeby do Arabii Saudyjskiej, jeżeli chcecie, nie wiem, w namiotach czy coś nocować, żeby brać jakieś ciepłe śpiwory, raczej po prostu zwykłe zabezpieczenie w postaci jakiejś karimaty, żeby było na czymś wygodnie leżeć. Zimno wam na pewno tu nie będzie. Taka temperatura tutaj oczywiście sprzyja ku temu, by poplażować. Chciałoby się wręcz skoczyć do wody. No nie ma szans. Ja przynajmniej nie znalazłem tutaj w Arabii Saudyjskiej takiego miejsca, żeby można było się gdzieś poopalać, chyba że jakieś drogie hotele z basenami. No to ewentualnie, ale plaże publiczne? No to są takie, no, na przykład tu w Dama. Na wybrzeżu woda jest bardzo brudna. A i tak nie ma miejsc, żeby ktoś tutaj się rozebrał, no bo oni się tu nie rozbierają, bo nie mogą. A turysta musi się dostosować. Bardzo ważny i kontrowersyjny temat, który często się pojawia, że Arabia Saudyjska jest niebezpieczna, że kobiety mają przerąbane, że tylko małżeństwa mogą spać razem w pokoju i że musimy uważać na tysiące różnych rzeczy. Jedne wielkie mity. W zasadzie od momentu, kiedy Arabia Saudyjska wprowadziła możliwość wydawania wiz turystycznych, czyli od 2019 roku, nikt nie sprawdza już w ogóle, czy jesteśmy małżeństwem, czy nie, więc przyjeżdżając tu z dziewczyną bądź waszą partnerką, spokojnie możecie zostawać w hotelu razem. Bardzo dużym problemem dla turystów z zachodu może być również to, że
duża część hoteli ma nazwy po arabsku. Kompletnie tego nie rozumiemy, nie wiemy nawet jak się odnaleźć. No i nawet w Google'ach jest to tak oznaczone. Nie wiadomo nawet jak to przeczytać czy wymówić. Kobiety jako turystki mogą w zupełności czuć się bezpiecznie. Wiadomo, nie wypada za bardzo, żeby chodziły bardzo jakoś roznegliżowane, czy już na pewno nie w bikini. Ale to też znowu nie idzie w drugą stronę, żeby musiały wszędzie nakrywać głowę i być całe przykryte. W zupełności wystarczy bardzo cieniutka, przewiewna i po prostu taka do kolan sukienka. Ze względu na to, że w Arabii Saudyjskiej panuje bardzo restrykcyjne prawo, no to automatycznie idąc w drugą stronę, liczba przestępstw jest bardzo niewielka. Można się czuć tutaj naprawdę bezpiecznie. No i powiem wam szczerze, chodząc w nocy po wielu różnych zakamarkach, nigdy nie było sytuacji, żeby cokolwiek było dwuznacznego, bądź żeby ktoś na mnie krzywo patrzył. Wszyscy napotkani tutaj ludzie, mega uśmiechnięci i to jest rzecz dla mnie mega szokująca, bo szczerze troszkę się obawiałem, że mogę mieć tu kłopoty, że ktoś może mnie zaczepiać, innowierca z Europy. Natomiast tutaj ludzie mega, ale to mega pozytywnie nastawieni. Zdarzyło mi się nawet kilka razy, że chciałem złapać stopa, bo na przykład busa już nie było, taksówki wszystkie zajęte. Więc stałem na ulicy, wyciągałem rękę, no i auta się od razu zatrzymywały. Czy ktoś umiał angielski, czy nie, starał się jakoś dogadać, czy może mi pomóc, gdzie jadę, pokazywałem na mapie. Nawet jak nie jechali w tą stronę, to i tak chcieli mnie zabrać, żeby jakiegokolwiek kontaktu gdzieś tam nawiązać, żeby coś sobie porozmawiać, żeby wiedzieć się skąd jestem. Polska? Ho, Lewandowski. No to od razu, no bo w końcu jednak na Mistrzostwach Świata Arabią Saudyjską mecz był, więc kojarzę. Generalnie słysząc to, że jestem z Polski, ludzie reagowali bardzo pozytywnie. I tak mówię, podróżując nie było ani jednego momentu, żebym się czuł niebezpiecznie. Ludzie bardzo mili, podchodzili do mnie, pytali się, czy czegoś potrzebuję. Praktycznie za każdym razem ktoś zapraszał mnie na obiad, chcieli, żebym z nimi posiedział, pogadał, opowiedział jak to jest w Europie, kompletnie zero żadnych złych zamiarów. I powiem wam tak, osoby, które były na przykład w Egipcie, bądź Tunezji, czy Maroko, doskonale wiedzą jak tamtejsi lokalsi podchodzą do nas, Europejczyków. No jesteśmy raczej dla nich takim chodzącym bankomatem. Na każdym kroku starają się nas gdzieś tam odczytować, coś od nas uzyskać. Zawsze jest to interesowne. Natomiast tutaj nie miałem ani jednej sytuacji, choć z takim przeświadczeniem tu przyjechałem, że będą chcieli mnie na każdym kroku tutaj orżnąć, nie było czegoś takiego, żebym spotkał osobę o nieuczciwych zamiarach. I to było dla mnie mega sprzeczne z tym, co czytałem i słyszałem. Taką wisienką na torcie tego wszystkiego była sytuacja, gdy przyszedłem raz do restauracji, siadłem sobie sam przy stoliku, za mną z tyłu siedziało czterech facetów, zapytali się, czy jestem sam, czy na kogoś czekam i żebym się do nich dosiadł. Bardzo chcieli mi pokazać, jak wygląda jedzenie w ich kraju. Posiedzieliśmy chyba ze 2 godziny, pojedliśmy do syta tak, że nie mogłem się ruszać, po czym postanowili, że jeszcze do następnej knajpy idziemy, tym razem na herbatkę, posiedzieć, pogadać, jak to jest w Polsce. Okazało się, że przyjechali dość fajnymi, sportowymi wózkami i zapytali się mnie, gdzie jadę dalej. Powiedziałem im, że niebawem będę starał się dojechać na lotnisko. Jak to usłyszeli, jeden z nich wyszedł, no i wrócił za jakieś pół godziny. Okazuje się, że odwiózł sportowe auto, pojechali po dużego Land Cruisera specjalnie po to, żebyśmy razem w jedno auto się mogli zabrać, żeby mnie 40 minut, prawie 30 km zawieźć na to lotnisko, żeby ze mną jeszcze pogadać, żebym był bezpieczny. Kamil, if you need anything, just let us know. Dali mi na drogę wodę i jeszcze szałarmę do plecaka. Nie wyobrażam sobie, żeby coś takiego w Polsce mnie spotkało. Tym bardziej, że w żaden sposób o takie sytuacje się nie prosiłem, bo uwielbiam samemu podróżować i raczej staram się nie szukać kompanów na tego typu wyjazdy. Co do alkoholu. Całkowicie zakazany. Restauracje, hotele, bary, nieważne gdzie byście szukali, nigdzie nie znajdziecie, a już na pewno nie starajcie się przywieźć. Jak wylądujecie tutaj w Arabii Saudyjskiej, no to na lotnisku po wyjściu z odprawy są kolejne bramki, gdzie przyświetlają bagaże i szukają przede wszystkim alkoholu. Jak przywieziecie, przerąbane. Nie próbujcie tego. Jeżeli bylibyście tutaj w Dammam na północy, no to wtedy warto się wybrać do Bahrajnu, to jest 40 km drogi. Tam rób ta co chce, tam macie sklepów monopolowych. Saudowie tam jeżdżą, przede wszystkim się bawić właśnie. Bahrajn zrobili sobie bardzo dużą bazę wypadową na zabawę. Chodzą słuchy również, że w najbliższych latach ponoć ten zakaz ma być zniesiony w paru miejscowościach, które mają stać się kurortami turystycznymi. Czy coś z tego będzie? No nie wiadomo, rząd póki co obstaje raczej twardo za zakazem. Czy jest to kraj drogi? No to raczej jest też takie pytanie niejednoznaczne. Paliwo na pewno macie tanie. 2,3 riala, czyli 2,50. Auto, jeżeli będziecie chcieli wynająć, no to z dużym wyprzedzeniem, gdzieś tam około 140 zł za dobę można trafić. Hotele. I to jest bardzo kontrowersyjna sprawa, bo słuchajcie, nie ma tutaj czegoś takiego, nie wiem, jak hostele, spanie kilka osób na łóżkach, kempingi, czy jakieś tanie Airbnb. Raczej wszystko 150-200 zł w górę w małych miejscowościach. Natomiast coś typu Riad, no to już 3-4 stówy w górę, ale to za 3 stówki, no to będziecie mieli oj, wszystkie ściany odrapane, łazienka zalana i średnia ocena takie 2 na 10. No, bo macie dach nad głową, to chociaż tyle. Natomiast jeżeli patrząc na ceny w sklepach, bardzo porównywalne albo tańsze, na biały
droższe gdzieś z dwa razy w zasadzie, czyli jogurty, serki, no to to jest akurat droższe we wszystkich krajach arabskich. Butelka wody koło złoty 50, kola koło 3-4 zł, więc w sklepach można porównywać, ja bym powiedział, że takie 10% tańsze to wszystko jak u nas. Natomiast w restauracjach, no to jak wszędzie, macie i drogie i tanie. W miejscowościach takich raczej ciężko spotkać jest drogie restauracje, bardzo dużo szałarmy, którą ja uwielbiam. No szałarma, czyli taka tortilla, po prostu mięso z kurczaka albo wołowina, zawinięta w lawasz, upieczone, no i coś takiego około 5-6 riali, czyli 7 zł. Pojecie tym w zupełności. Do tego kolka za 2 zł, no i happy. Duży obiad, powiedzmy na dwie osoby, to jest około 30 zł, gdzie macie porcję ryżu, dwie kole i połówkę kurczaka. Więc całkiem przyzwoicie można zjeść i tanio. I to jedzenie jest dobre, przede wszystkim knajpy pakistańskie i hinduskie. Więc życie jako tako jest tanie, jedynie te noclegi to problem, ale dużo ludzi kombinuje. Niektórzy wynajmują auta i śpią w autach, niektórzy zabierają ze sobą namioty i śpią po prostu na pustyni. Spotkałem też takich Polaków, którzy po prostu przywieźli namioty i sobie spali na tych pustyniach i też to jest jakieś wyjście, na pewno fajna przygoda. Miasta jak i korki są tutaj ogromne. I żebyście mnie dobrze zrozumieli, nie są to ogromne miasta i brudne, zasyfione, tak jak Kair. Bo tak mi się też to kojarzyło z przyjazdem tutaj. Raczej bym porównał to naprawdę do dużych metropolii typu Bangkok, Guangzhou, Istanbul. A centrum Riyadu to trochę taki Dubaj. Oczywiście jest tutaj ogromna ilość moli, czyli galerii. Znajdziecie tutaj mnóstwo luksusowych marek, no i możecie się obkupić. Ceny real to mniej więcej jakieś złoty 20, więc bardzo podobne w przeliczniku do nas. Podróżowanie po tym kraju również nie należy do najłatwiejszych. No przede wszystkim dlatego, że generalnie ten kraj dopiero co się rozwija. 2019. Zaczęli wydawać wizy, ale się okazały bardzo drogie, bo wychodzi to prawie tam niecałe 1000 zł. Za chwilkę weszła sytuacja zamknięcia świata, więc wszystko było znowu zamknięte. Powiedzmy gdzieś od roku czasu. Znowu można tutaj przyjechać. Jeżeli was jest troje, czworo, no to najłatwiejszą opcją będzie oczywiście wynajęcie samochodu, tylko pamiętajcie, odległości tutaj to są ogromne. Z Dammam do Riyadu, no z 8 godzin drogi. Z Riyadu do Jeddah z 15 godzin drogi. I cały czas jedziecie pustynia, pustynia, pustynia. Na mapie jak sprawdzacie odległość punkt do punktu na mieście się może wydawać, nie wiem, 0,5 cm. Przybliżycie, okazuje się 30 km w godzinę drogi. Ja między miejscowościami poruszałem się tutaj autobusami. Firma Septco. To chyba taki narodowy przewoźnik, możecie na stronie internetowej sprawdzić sobie połączenia i one wychodzą całkiem spoko. Do Riyadu płaciłem coś koło 90 riali, do Al-Aqsa i z powrotem, czyli w obie strony 60 riali, a do Bahrajnu w obie strony 150. Jeśli chodzi o motocykle bądź skutery, nie znalazłem. A propos lotów tutaj, no to wam oczywiście opowiadałem. Wizz Air z Wiednia z powrotem około 50 euro, więc to są naprawdę grosze. Natomiast jeżeli jesteście turystami, którzy przyjeżdżają tutaj i liczą na jakieś atrakcje zorganizowane, biura podróży, które zabiorą was w różne miejsca, no z tym może być jeszcze większy problem. Ten kraj obecnie jest na etapie, w którym zaczyna się rozwijać i niektóre atrakcje turystyczne są całkowicie puste i wolne od turystów, więc to jest jeszcze taka ostatnia szansa, ostatni dzwonek, by te miejsca zobaczyć w ich takim niesplądrowanym stanie. Oczywiście turystów jest tutaj, ale Saudów i Hindusów, którzy tutaj mieszkają. Natomiast ja, chodząc po niektórych atrakcjach, zdarzało się, że 2-3 godziny nie natknąłem się na ani jedną osobę spoza tego kraju. No i dlatego też właśnie nie ma praktycznie tutaj biur podróży, które mogłyby wam coś zaoferować. A jeżeli już takie znajdziecie w większych miejscowościach, na przykład Riyad, jeżeli chcielibyście się dostać na Edge of the World, czyli skała, która uważana jest tutaj w Riyadzie za kraniec świata, naprawdę przepiękne miejsce. Ja tam wynająłem auto i dostałem się na własną rękę. No bo jest faktycznie w Riyadzie kilka biur, które organizuje tam wyjazd, natomiast uwaga, moi drodzy, $400. No jest to wycieczka, która w zupełności mogłaby kosztować gdzieś koło $50, jeżeli organizowaliby tam wyjazd, powiedzmy, busikiem raz dziennie. Wydaje mi się oczywiście, że to wszystko gdzieś tam na przestrzeni najbliższych lat się zmieni, natomiast no, póki co jest jak jest. Pamiętajcie oczywiście, że nie jest to Egipt czy Tunezja, jest to kraj droższy, bogatszy przede wszystkim. Większość Saudów oczywiście na biedę też nie narzeka, no więc te ceny są tutaj automatycznie wyższe. Jeżeli chcielibyście tu przylecieć z Polski, z biur podróży, no to ceny do Arabii Saudyjskiej są naprawdę wysokie. Z tego co sprawdzałem, to 10-dniowe wycieczki, no to około 10-15 tysięcy złotych za osobę. Ja póki co zwiedziłem północ tego kraju, no i dotarłem do Riyadu. Na południe, czyli Jeddah, Mekka, Alula, jeszcze się nie wybrałem, mam zamiar zrobić to w najbliższych miesiącach. Kraj bardzo mi się spodobał, bardzo dziwiczy i w moich oczach jest to wspaniała destynacja dla ludzi, którzy chcą się poczuć no jak prawdziwi podróżnicy, a nie na każdym kroku być atakowanym przez naciągaczy, którzy starają nam się wcisnąć magnes, czy koraliki, czy zabrać nas gdzieś za ileś tam dolarków. Tutaj musicie się odnaleźć sami, a kraj ma naprawdę wiele do zaoferowania. No i co najważniejsze, możecie czuć się tutaj bezpiecznie.
Muszę wyprostować tutaj jeszcze jedną kwestię w takim razie. Powiedziałem, że do 2019 był tutaj zakaz wjazdu. Tak, dla normalnych turystów z Europy. Dla nas uzyskanie wizy było tutaj bardzo trudne, czasochłonne i praktycznie był możliwy wjazd tylko na wizę biznesową albo pracowniczą. Natomiast Arabia Saudyjska doskonale radziła sobie z turystami, ale z zupełnie innych krajów, ponieważ to tutaj w tym państwie znajdują się dwa miasta, Mekka i Medina, które są pod władzą króla, do których pielgrzymki muzułmanów z całego świata, przynajmniej raz w życiu, przybywają z różnych zakątków świata. I dzieje się to już od wielu, wielu lat. Z tym, że oni po prostu przyjeżdżają tutaj w zupełnie innych celach. W 2015 roku władzę w tym kraju przejął król Salman. Wprowadził bardzo dużo reform i gospodarczych, i politycznych. Do 2030 roku chcą ten kraj całkowicie uniezależnić od ropy. Chcą utrzymywać się z turystyki. Wiele praw kobiet się tak samo zmieniło. Kobiety mogą prowadzić samochody, mogą również pracować. I powiem wam, to jest coś, na co chciałem też bardzo zwrócić uwagę. Mówi się, że do kobiet my nie możemy się uśmiechać, że nie wolno z nimi rozmawiać. I to jest coś, czego kompletnie się obawiałem, bo bałem się jakiejś niezręcznej sytuacji, że będę musiał zapytać o drogę, czy się do kogoś uśmiechnę i że ktoś będzie miał o to do mnie pretensje. Słuchajcie, te kobiety same się do mnie uśmiechały. Prawdopodobnie przez to, że jestem Europejczykiem. No, to ja tutaj dla nich jestem egzotyką. Natomiast nie zmienia to faktu, że łamie to mocno stereotyp tego państwa. Wielokrotnie się zdarzało, że machały do mnie, uśmiechały się, mówiły hej, how are you, nawet zdjęcia sobie robiły. W galeriach wielokrotnie kobiety podchodziły, pytały się skąd jestem, czy potrzebuję pomocy, czy wiem dokąd mam jechać. I widać, że ci ludzie szukają takiego fajnego kontaktu. A natomiast samo robienie zdjęć kobietom bez ich zgody jest zakazane. I też zauważyłem chodząc z kamerą, jak kręciłem, że te kobiety zazwyczaj albo jeszcze bardziej się zakrywały, albo odwracały. Nie chcą być na tych zdjęciach czy ujęciach. Wczoraj na przykład sprawdzałem mapę stojąc na ulicy, zatrzymało się auto, otwierają się szyby, facet z dwoma kobietkami, pyta się mnie, czy czegoś potrzebuje, czy wiem, gdzie chcę się dostać. No powiedziałem mu, że tak, że mam się dostać do innego miasta, 24 km, no i będę chyba szukał jakiegoś środka transportu. Zaproponował mi, że mnie podwiezie. No oczywiście mnie to mocno uradowało. Podekscytowany wizją tego, że sobie porozmawiamy, wsiadłem do auta. Okazało się, że on też chciał bardzo sobie porozmawiać ze mną po angielsku, ponieważ kiedyś się uczył, chciał sobie przypomnieć. Marzy o tym, żeby jego dzieci się uczyły. Porozmawiałem również, nie wiem, jedna była żona, a druga chyba kuzynka. Troszkęśmy sobie porozmawiali, pokazałem im, gdzie leży Polska. Zdjęcie sobie ze mną strzelili, wysadzili mnie w miejscu docelowym i pomachali. Kraj teoretycznie nastawia się na ogromne reformy. Chcą tutaj wiele zmienić, prowadzić bardzo dużo turystyki, no bo chcą się uzależnić od tej ropy naftowej. Do 2025 roku ma powstać miasto Neom, które ma być 33 razy większe od Nowego Jorku. Blisko 60% Saudyjczyków jest poniżej 30 roku życia, więc rząd też wyznaje teraz taką zasadę, że nie ma co walczyć z przesądami i starać się na siłę ludzi trzymać pod pretekstem prawa, tylko raczej w drugą stronę, chcą zmienić ustrój. Rząd po prostu ogłosił, że nie chce marnować czasu na walkę z ekstremistycznymi ideami, tylko chce zmienić to wszystko już teraz. Na przykład podczas ogłoszenia w 2019, że będą wydawać wizy turystyczne. Był taki zapis, że podróżniczki do 25 roku życia z innych krajów będą musiały przebywać pod towarzystwem opiekuna, oczywiście mężczyzny, zasłaniać włosy oraz również będą ze sobą mogły spać również tylko pary małżeńskie. No oczywiście i na szczęście nic z tych zapisów kompletnie nie weszło w życie. No i takimi małymi kroczkami to prawo się tutaj zmienia. Co do jedzenia i problemów żołądkowych. Ja jem praktycznie tutaj wszystko i wszędzie. W restauracjach, na street foodach problemów żadnych nie miałem. Co warto spróbować? No przede wszystkim kebab, czyli pokniejszemu kebab. Tylko to nie jest tak jak u nas, że mięso ścięte w bułce z surówkami. Jest to raczej takie mięso mielone, ubite na szpadzie, ugrillowane i ściągnięte z tej szpady. To jest podawane z chlebkiem i do tego hummus. Pycha. Innym daniem, które trzeba spróbować, jest kapsa, czyli mocno przyprawiony ryż, na to jest jagnięcina bądź kurczak, no i to też się chlebkami wcina. Oczywiście warto spróbować kawy arabskiej mocno przyprawionej kardamonem albo herbaty karak, która, uwierzcie mi, daje bardzo mocnego kopa i po tym nie idzie spać. Macie również bardzo dużą ilość fast foodów. McDonald's, KFC, Starbucksy, no i knajpa, która robi tutaj furorę. Takie połączenie maczka i KFC, Albaik. W logo macie takiego uśmiechniętego kaczora i przede wszystkim jest bardzo tanie. Za burgera coś typu taki nasz polski grander płacicie 8 riali, możecie kupić szałarmę za piątkę albo 10 nuggetsów z frytkami, płacicie za to dyszkę. Kontakt z tymi ludźmi na miejscu jest tutaj bardzo łatwy. Tak jak mówię, sami podchodzą, sami zaczepiają i w zasadzie my jako Europejczycy no mamy bardzo ułatwione zadanie. Po pierwsze, krótkie rękawki, krótkie spodnie, kolor naszej skóry. Od razu widać, że jesteśmy przybyszami, którzy się tutaj nie odnajdują, nie wiedzą co do czego służy i są wystraszeni. W samej wizie, która kosztuje te niecałe 1000 zł, świetne jest to, że w tej cenie od razu macie full ubezpieczenie, które obowiązuje no tylko na terenie Arabii Saudyjskiej, ale cokolwiek by się stało, tutaj wszystko macie pokryte, więc jest to oczywiście
zabezpieczenie też naszego zdrowia i to, że ta wiza jest wystawiona na rok czasu, więc ja teraz mogę sobie spokojnie wrócić do Polski i na przykład na jesień wrócić ponownie. Jednorazowo mogę przebywać tutaj 90 dni. Więc następny raz jak tutaj przyjadę, pojadę faktycznie na południe. Dżeda, Al Ula, wybrzeże przy Morzu Czerwonym. No, troszeczkę się tutaj rozgadałem. Mam nadzieję, że w jakiś sposób osobom, które chciałyby podróżować do Arabii Saudyjskiej, ten odcinek się przyda, coś wyjaśni. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie koniecznie w komentarzach. Coś mi się wydaje, że Arabia Saudyjska będzie kierunkiem, który w najbliższych latach naprawdę turystycznie bardzo mocno się rozbuja. I oby, bo jest to faktycznie super destynacja. Jak wam ten odcinek się podobał, zostawcie łapę do góry, docencie kanał subskrypcją, będzie takich odcinków więcej. Zapraszam was również na Instagrama Kamil Travel, z niego dowiecie się więcej też na bieżąco. Gdzie jestem, co robię, no i też fajna forma kontaktu dla nas. Powiem wam, że ja się napić się trzeba. No, następna butelka w godzinę. Słońce przerąbane. Trzymajcie się, do usłyszenia, piona i cześć. Przy jakimś budynku se stanąłem, tak, oparłem aparacik, rusztowanie. Prowizoryczne układy są najstabilniejsze.